15 grudnia wspominamy błogosławioną Julię Iwaniszewicz, zakonnicę i męczennicę. Julia urodziła się 25 listopada 1893 roku na południu dzisiejszej Chorwacji. Była ósmym z 11 dzieci. W rodzinnej wsi uczęszczała do szkoły podstawowej. Następnie wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. W dniu 16 sierpnia 1916 roku złożyła śluby zakonne. Julia była przełożoną w domu zakonnym w Pale koło Sarajewa. W tym klasztorze pięć sióstr pomagało chorym i ubogim. Siostry także prowadziły szkoły dla dzieci z rodzin katolickich, prawosławnych, muzułmańskich, niezależnie od narodowości. Siostry uczyły też kobiety, w większości serbskie, różnych prac domowych. Prawosławni klasztor sióstr nazywali szpitalem ubogich. W czasie II wojny światowej 11 grudnia 1941 roku do klasztoru wtargnęli serbscy czetnicy. Celem ruchu czetników było utrzymanie monarchii jugosłowiańskiej i zapewnienie bezpieczeństwa etnicznego ludności serbskiej poprzez mordowanie innych narodowości. Czetników przyprowadził jeden z Serbów, prawosławny sąsiad, któremu siostry podarowały drewno do budowy domu, uczyły jego dzieci i leczyły chorą żonę. W tym czasie przełożona wspólnoty, siostra Julia, wracała do klasztoru z zakupów. Mogła uciec, ale jednak dołączyła do wspólnoty. Czetnicy splądrowali i spalili klasztor i kaplicę, przeklinając przy tym wiarę katolicką i papieża. Zupełnie nieprzygotowane, gdyż nie zdążyły się odpowiednio ubrać, siostry pędzone były 4 dni w 30-stopniowym mrozie do oddalonego o około 63 km Gorażdę, wśród wyzwisk, przekleństw i bicia. Część drogi wiodła też przez góry. W końcu przybyły tam 15 grudnia około godziny 16. Były wyczerpane. Siostry zamknięto w wojskowych koszarach na drugim piętrze. W tym czasie czetnicy zjedli kolację, wrócili pijani i namawiali siostry, by zdjęły habity. Planowali zbiorowy gwałt. One jednak sprzeciwiły się temu i głośno się modliły. Rozzłoszczeni oprawcy zaczęli bić każdą z sióstr. Wtedy przełożona Julia otworzyła okno i krzyknęła: "Za mną! Jezu, ratuj nas!" Siostry wyskoczyły oknem, co żołnierzy zaskoczyło i rozwścieczyło. Kiedy zeszli przed budynek, gdzie leżały, na oślep zadawali bagnetami rany leżącym siostrom. Następnie czetnickie kobiety brutalnie zdarły z nich odzież, a ciała pozostawiono na mrozie i dopiero po 2 dniach czetnicki grabarz zepchnął je do rzeki Driny. Błogosławiona Julia 15 grudnia 1941 roku, mając 48 lat, oddała życie w obronie wiary i czystości. Pewna katolicka kobieta, która gotowała w koszarach, i jej syn byli świadkami śmierci sióstr. Ksiądz Franciszek Ksawery Mesko, Słowieniec, ukrywający się wtedy w ich klasztorze w Pale, pierwszy opisał ich męczeństwo. Ponieważ nie wolno było mówić o tych wydarzeniach, trwał cichy kult dziewic nad Driny. W końcu zostały beatyfikowane 24 września 2011 roku w Sarajewie. Siostry nazywane są męczennicami swojego powołania. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Julii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.